Puszyste placuszki z warzywa pełnego witamin i błonnika są lżejszą alternatywą dla placków ziemniaczanych. Genialnie smakują z sosem czosnkowym, ziołowym lub tzatziki. Zróbcie z nami placki z cukinii. Cześć! Jeśli tak jak my lubicie cukinię i lubicie też placki ziemniaczane, to na pewno przypadną Wam do gustu puszyste placuszki z cukinii. My dziś pokażemy Wam, jak zrobić takie placki z dodatkiem jogurtu greckiego. Składniki: 1,5 kg cukinii, 2 duże cebule, 6 jajek, 100 ml jogurtu greckiego, 300 g mąki pszennej, ziarna słonecznika, 5 ząbków czosnku, sól, pieprz, curry, natka pietruszki, olej do smażenia. Przygotowanie. Cukinię obieramy ze skórki i jeśli jest taka potrzeba, pozbawiamy gniazd nasiennych. Dopiero po takim przygotowaniu odważamy 1,5 kg. Następnie ścieramy ją na dużych oczkach tarki i odstawiamy na cedzaku, aby pozbyć się nadmiaru wody. Obraną cebulę siekamy drobno, podobnie natkę pietruszki. Po godzinie cukinię lekko odsączamy, zostawiając w niej niewiele soku. Jajka musimy rozkłócić trzepaczką. W dużej misce łączymy cukinię, cebulę, pietruszkę, mąkę, jogurt naturalny, łyżkę ziaren słonecznika, rozkłócone jajka. Ciasto doprawiamy. Ja daję czubatą łyżkę soli, łyżeczkę pieprzu i tyle samo curry. Na patelni rozgrzewam około 100 ml oleju i nakładam ciasto. Jedna łyżka to jeden placek, który trzeba ukształtować na grubość około 5-8 mm. Placuszki smażymy na średnim ogniu. Zbyt mocny może sprawić, że przypieką się z wierzchu, a w środku będą surowe. Natomiast za słaby spowoduje wsiąkanie nadmiaru oleju w ciasto. Rumiane placuszki ściągamy szpatułką i kładziemy na papierowym ręczniku. Kiedy odsączą się z nadmiaru oleju, przekładamy je na talerz. Z naszego przepisu otrzymaliśmy 45 rumianych placuszków z cukinii, które znikały natychmiast po usmażeniu. Po przepis na placuszki z cukinii oraz inne smakołyki Piwniczki Chomika odsyłam Was oczywiście na stronę piwniczkachomika.pl. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie, aby być na bieżąco ze wszystkimi przepisami Piwniczki Chomika. A wszystkie artykuły kuchenne, które dzisiaj wykorzystałam w tym filmie, możecie kupić w naszej hurtowni Chomik w Gdowie oraz na stronie sklep.chomik.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i smacznego!